i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi, także kapłanom tutejszej parafii za serdeczne przywitanie i tę możliwość pielgrzymowania także w dniu dzisiejszym przed obraz Matki Najświętszej. Dzień szczególnie jej poświęcony w naszym narodzie. Tylu ludzi dziś oddaje cześć Maryi, a my w sposób szczególny przychodzimy do niej również jako do wspomożycielki wiernych. Mamy doświadczenie przodków naszych, jak słyszeliśmy, pięknie opowiadał o tym ksiądz Daniel, ile dobra ludzie już tutaj doświadczyli z jej ręki, z jej opieki. Dlatego jesteśmy też, aby powiedzieć i nasze Bóg zapłać, aby też przedłożyć nasze prośby. Ale najważniejsze niech będzie uwielbienie Boga przez Maryję w Maryi. To jest nasze podstawowe ludzkie i chrześcijańskie zadanie. Sprawujemy tę ofiarę, modląc się przede wszystkim za naszych parafian, my kapłani, ale przecież każdy z was kładzie na ołtarzu swoją intencję. Aby godnie sprawować tak wielką ofiarę, oczyśćmy więc najpierw serca. Przeprośmy za nasze grzechy. Spowiadam się. Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniechaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Yeah.
Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Marię Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan. Za jej wstawiennictwem umacniaj swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów. A na głowach 7 diademów. Ogon jego zamiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Aż na wieki w sercach ludzkich wspomniających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Wszystko w nim ma istnienie.
Oto słowo Boże.